Kim ja jestem? Nazywam się Marcin Sergiusz Przybyłek, jestem pisarzem science fiction. Tutaj są moje wszystkie książki fantastyczno-naukowe. W tej chwili najnowsza rzecz to jest Game Deck Love and Hate. To jest prequel do całej sagi Game Decka, czyli Gierczanego Detektywa. Ta saga została stworzona z miłości do gier. Napisałem ją dlatego, że uwielbiałem gry wideo, gry komputerowe i uważałem, że to jest bardzo potężne medium kulturowe, które stanie się kiedyś bardzo ważne. Dlatego stworzyłem postać detektywa od gier, który działa pod koniec XXI wieku i dostaje zlecenia od klanów, od pojedynczych graczy, od korporacji i tak dalej i wchodzi w różnego typu grę, w gry kosmiczne również. Tam opisuje grę podobną do Star Citizena, czyli Dream Space. Ten tom, który kiedyś był pierwszy, pojawił się na półkach księgarskich w roku 2004, czyli już ma trochę lat, a w tej chwili napisałem prequel, czyli jeśli ktoś ma ochotę rozpocząć przygodę z Game Deckiem, z tym jak został Game Deckiem, dlaczego, jak uzyskał licencję, to zachęcam do wizyty w stoisku Rebisu. Tam jest ten tom Game Deck Love and Hate, koniec autoreklamy. Przechodzimy do Star Citizena. Więc tak, czy mam prawo wypowiadać się na temat tej gry? Więc oto kilka argumentów. Ja zacząłem grać w Star Citizena 23 stycznia 2019 roku, czyli gram w tej chwili 4 lata i 5 miesięcy w tę grę codziennie, mniej więcej półtorej godziny, tak, do dwóch. Tak. Jak żona zaczyna na mnie krzyczeć, to już znaczy, że są 2 godziny. Więc zacząłem w patchu 3.4, w tej chwili mamy patch 3.19.1. Jak pisałem tę prezentację, to jeszcze był 3.19, w tej chwili jest 3.19.1. W przeciwieństwie do większości dziennikarzy piszących o tej grze, wiem co mówię, bo po prostu ją znam. Pojawił się wczoraj artykuł w Gry Online, nie będę podawał dziennikarza nazwiska, który napisał ten artykuł. Zbiórka na Star Citizen przebiła już łączny koszt produkcji Cyberpunka, GTA 5 i Red Dead Redemption 2 i ciągle gry nie ma. Typowy dziennikarski zwrot związany z grą Star Citizen, przedstawiający brak zrozumienia, jak ta gra była tworzona, tak? A ile przekroczyła obecnie? 590 milionów i pół. Otóż właśnie, więc to też jest nieprawda, tak? Więc tak, 590 milionów, 500 tysięcy z hakiem w tej chwili, to jest przed chwilą sprawdzałem. Dobrze, więc pomówmy sobie troszeczkę o historii, jak powstawał Star Citizen, bo to bardzo jakby to jest, ta wiedza na ten temat jest rozmyta. Pierwsze jakby wzmianki o tym, że gra jest produkowana, to były w 2010 roku. Produkcja, tak w zasadzie preprodukcja zaczęła się w 2011 roku. Kickstarter ruszył w roku 2012, czyli ta gra jest w produkcji, można powiedzieć, w produkcji za dużo powiedziane, jeśli był Kickstarter, to znaczy, że zaczęto zbierać pieniądze na tę grę dopiero 11 lat temu. No i jak to było? Ta gra, znaczy ten Kickstarter zażarł, już nie będę wchodził w szczegóły, jak to było, bo to na początku próbowano zrobić na stronie oryginalnej Star Citizena, to nie zażarło, ponieważ był gigantyczny napływ pieniędzy, więc wtedy przerzucono się na Kickstarter i tam te pieniądze zaczęły płynąć. Tutaj widzimy datę, 31 października 2012 rok, 2,5 miliona dolarów. No dalej żarło coraz lepiej. 2014 rok 46 milionów dolarów. Po prostu gracze zaufali Chrisowi Robertsowi, powiedzieli, że my chcemy mieć grę wizjonerską wreszcie. Tak? No i bardzo ważna tutaj cezura, to jest tutaj jest co czerwiec 2014 roku, 12 czerwca. Bardzo ważny moment, letter from the chairman. Raz na rok Chris Roberts pisze taki list do backersów, do graczy, do tych, którzy grają w tę grę i mówi im, jaki jest stan prac. W 2014 roku, co mało ludzi wie, był bardzo ważny list, w którym Chris Roberts zadał piekielnie ważne pytanie graczom. On powiedział tak, mówiąc w skrócie, słuchajcie, obiecałem wam grę, coś w rodzaju Freelancera 2. Ta gra może być ukończona wkrótce, z tym zakresem, czyli jak to się mówi w slangu, z tym scope'em, który już określiliśmy i który jest jakby klepnięty. Czy chcecie, żeby gra została wydana już teraz, z tym scope'em, z tym zakresem, czy gonimy marzenie? Czy robimy tak zwane stretched goals, tak? Czy chcecie, żeby były te cele dalej popychane, czy próbujemy zrobić grę taką, jakiej jeszcze nikt nigdy nie zrobił? To było referendum, to była ankieta. Jak odpowiedzieli gracze? Yes, czyli tak, chcemy gonić marzenie, odpowiedziało 55% graczy, backersów. No, odpowiedziało 26% graczy i
wstrzymało się od głosu 20% graczy. No, zgodnie ze wszelkimi zasadami demokracji, głosowań i tak dalej, gracze zadecydowali większością głosów, że chcą gonić marzenie. Warto o tym pamiętać, bo bardzo wielu ludzi myśli, że co robi Robert, prawda? On goni marzenie tak sam z siebie. Nie, on zapytał graczy, czy wszyscy gonimy marzenie. Co było dalej? Dalej płynęły pieniądze, prawda? Tutaj mamy rok 2014, 26 listopada, już 63 miliony dolarów. Tam dla porównania Elite Dangerous zebrał około 2,5 miliona funtów, tak? I to było wszystko, tak? Czyli grosze w porównaniu z tym, co zebrał Star Citizen. Broń Boże, tutaj nie chcę mówić źle o grze Elite Dangerous. Ja znam historię powstania tej gry i bardzo szanuję pana Brabena, ale nie tak dobrze się znam na tej grze jak na Star Citizenie. Dobrze, 2014 rok, 63 miliony. W tej chwili, jeszcze wtedy, kiedy przygotowywałem tę prezentację, zwróćcie uwagę, jak ją przygotowywałem, to był 6 maja 2023 roku, to było 568 milionów, tak? Jak kończyłem ją przygotowywać, to był 12 czerwca, to było 588 milionów. Zwróćcie uwagę, 20 milionów więcej dolarów, tak? Zebrali w ciągu miesiąca, tak? 6 maja, 12 czerwca, 20 milionów dolarów więcej, tak? Fajny sposób na zarabianie pieniędzy. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że było wydarzenie Invictus. Invictus to jest wydarzenie, które jest raz na rok, to jest tak zwany event, to jest wydarzenie poświęcone pilotom wojskowym i maszynom wojskowym, statkom wojskowym. Wtedy jest wyprzedaż statków, tak? Na czym polega ta wyprzedaż statków, to za chwilę sobie powiemy. To jest jeden z głównych sposobów finansowania tej gry. Sprzedaż statków. Bakersi kupują statki i wtedy pieniądze płyną do CIG. W tej chwili ta kwota jest wyższa, tak jak powiedziałem, już jest 590,5 miliona dolarów. Jakie są mity i nieporozumienia na temat Star Citizena? Postaram się być w miarę obiektywny. Tutaj nie jako fanatyk, który uwielbia tę grę, tylko w miarę obiektywnie. Więc po pierwsze, mówi się o tym, że to jest scam. Więc bardzo ważna rzecz. W tę grę można grać i już nic więcej nie wydawać. Wystarczy, że się kupi najprostszy game package tak zwany. Czyli na przykład kupujemy statek Mustang Alpha i razem ze starter packiem, to jest $55.35. To jest wszystko. Nie musimy już nigdy więcej za nic płacić. Absolutnie. Tak? Trzeba doliczyć podatki. Nie, to jest podatkiem. To jest z podatkiem. To jest podatkiem. Tak, to jest podatkiem. To jest gwiazdka. Jak jest gwiazdka, to podatek. Tak. Więc oczywiście jest jeszcze standalone, tak, gra singlowa Squadron 42, która jeszcze nie istnieje, czy której jeszcze gracze nie widzą. Ona jest w produkcji. W tej chwili Chris Roberts jest w Wielkiej Brytanii już od chyba roku. On się tam przeprowadził z Los Angeles i dopilnowywuje, żeby ta gra powstała, żeby ten single player w świecie Star Citizena, czyli Squadron 42, w końcu został skończony. W tej chwili to zniknęło ze strony internetowej. Nie można już w tej chwili kupić Squadron 42. Wyjaśniono to, że zniknęło, dlatego że pojawi się znowu z nową ceną. Nowa cena będzie z całą pewnością wyższa. Już żarty się skończyły, prawda? To będzie, jestem przekonany, jedna z najlepszych gier w ogóle ever, no ale to zobaczymy. W każdym razie mitem jest, że to jest ssawka na pieniądze, dlatego że możecie kupić jeden statek, to jest wszystko. Nie musicie za nic płacić, nie ma subskrypcji, tak? Też w ogóle mało gier daje opcję tak jakby wykorzystania wartości danej rzeczy, bo na przykład kupisz ten pakiet startowy i ta gra daje też opcję ulepszenia. Tak. Czyli wykorzystania wartości tego, co się kupiło, by kupić coś droższego. No tak, jest możliwość upgrade'u tego statku. Znowu za dolary możemy to zrobić, upgrade'ować ten statek, albo po prostu w świecie gry kupować inne statki za gierczane kredyty, tak? No raczej bym powiedział, że tak naprawdę no, jest to ulepszenie, albo można po prostu tak naprawdę zmeldować. Można zmelcić, tak? Czyli przetopić ten statek. No, słuchajcie, oddać albo ulepszyć. Tak. Może zostawmy to na koniec, tego typu niuanse. Rzeczywiście można statek sobie stopić, odzyskać te dolary, które wydaliśmy, ale już nie w postaci realnych jakby dolarów na naszej karcie kredytowej, tylko w takim banku na stronie gry i przeznaczyć te dolary na inny statek. Rzeczywiście można w ten sposób się bawić, są mistrzowie w tym. Tutaj pozdrawiam Rybaka, naszego kolegę z organizacji, który jest po prostu mistrzem w wykorzystywaniu tego typu myków, ale to na kiedy indziej. Tak czy owak, wystarczy kupić coś takiego i już nie trzeba za nic płacić, pamiętajmy. Czyli
Owszem, istnieje możliwość subskrybowania tej gry, ale to jest całkowicie dobrowolna rzecz. Dostaje się za to jakieś tam drobiazgi, tak? Ale tak naprawdę nie trzeba tego robić. Oczywiście są też droższe starter paki. Jak ktoś ma ochotę kupić sobie starter pak, gdzie ma statek potężny karak i wiele innych statków, może wydać na dzień dobry $1,353. Nie ma w związku z tym żadnych problemów. A jak wydasz na tę grę od $1,000 wzwyż, to stajesz się tak zwanym concierge i wtedy, widzicie ten znaczek? To jest taki lew i tutaj jest napisane pak i wtedy macie dostęp do wyjątkowo drogich paków. To jest taki system. Im więcej wydasz na tę grę, tym masz dostęp do coraz droższych paków. Także tutaj Praetorian Pack, gdzie są naprawdę fantastyczne statki, jest ich pierdyliard, kosztuje małe $18,000. Jeśli ktoś tak kocha tę grę i chce ją tak potężnie wspierać, że chce wydać na nią blisko $20,000, może to zrobić, ale nie musi. Pamiętajmy, ja się tutaj śmieję, to brzmi żartobliwie, prawda? Jaki zdrowy na zmysłach człowiek wyda $18,000? Ja znam osobiście ludzi, którzy wydali, i $25,000 na tę grę, wspierając ją, prawda? Nie musieli tego robić, zrobili to z własnej woli. Dobrze. Tutaj mamy tak zwane standalone chips poza eventami mamy te tańsze statki, to są najdroższe z tych, które są dostępne, na przykład teraz są droższe, dostępne jest Alien Week, ale ja robiłem tę prezentację przed Alien Week, to najdroższy tutaj to był za $541. Można kupić ten statek, nie trzeba go kupować, prawda? Na co dzień dostępne są też takie stateczki na stronie internetowej, można je kupować, nie trzeba. W ogóle do czego służy kupowanie statków w tej grze? To jest właśnie, tak jak powiedziałem, główny, najważniejszy sposób finansowania tej gry. CIG mówi tak, potrzebujemy pieniędzy na rozwój tej gry. Mamy zatrudnionych 800 osób w 4 lokacjach, tak? Więc oczywiste jest, że potrzebujemy pieniędzy, ale nie chcemy od was pieniędzy na zasadzie żebractwa. Daj, tak? Mówimy tak. My ci damy statek, a ty nam dasz za ten statek pieniądze. Czyli w ten sposób się finansuje tę grę. Za pomocą sprzedaży statków. Czyli nie jest to taki zwykły patronite, tak? Czyli dajemy pieniądze za nic, dajemy pieniądze za statki. A statki są przepiękne, będziemy jeszcze o nich mówić. Także nie ma nic dziwnego w tym, że ludzie po prostu chcą sobie kupować te statki i przy okazji wspierają rozwój gry. Kolejny mit dotyczący Star Citizena brzmi tak. Zagram, jak wreszcie wyjdzie. To nie jest tego typu gra, żeby ona miała wyjść. Nikt nie wie, kiedy ona wyjdzie. To jest ewenement. Ja gram w tę grę, tak jak mówiłem, od 4 lat i 5 miesięcy i tak naprawdę ja nie wiem, czy ja chcę, żeby ona wyszła. Dlatego, że przyzwyczaiłem się do tego, że co kwartał dostaję nowy patch, a z tym nowym patchem dostaję nowe mechaniki, nowe statki, nowe lokacje. Uczę się tej gry czasami od nowa. To jest fascynujące i uzależniające. Po prostu mamy jakby co kwartał nową grę. I z graczy, których znam, którzy grają tyle co ja albo i dłużej, nikt nie chce, żeby to się zatrzymało. Żeby ta gra wyszła i żeby już się zatrzymała w rozwoju. Nie, wszyscy już się tak przyzwyczailiśmy, tak polubiliśmy rozwój tej gry, że ja nie wyobrażam sobie, że w pewnym momencie Chris Roberts CIG powie, dobra, mamy betę, zamrażamy, mamy vertical slice, już wszystkie mechaniki są gotowe, nic więcej nowego w tej grze się nie pojawi. To była śmierć Star Citizena. Nie wiem, jak może wyglądać, już za chwilę, nie wiem, jak może wyglądać Star Citizen po wyjściu bety, po tym, jak już zostaną pokazane wszystkie mechaniki. Trudno powiedzieć, może po prostu nowe lokacje będą dodawane. Nie mam pojęcia. Boję się tego, kiedy ta gra przestanie się rozwijać. Mów. Gdzieś widziałem, podczas to było chyba 2-3 lata temu, na jednym z filmików właśnie podsumowujących działanie któregoś z działów Star Citizena. Jeden z devów rzucił takim hasłem, że oni już się skłaniają do tego, że gra nigdy z bety nie wyjdzie, dlatego że oni nigdy nie będą mogli w życiu stwierdzić, że ta gra jest w pełni zrobiona, gdyż można dodawać w nieskończoność. Tak, dla graczy, którzy grają w Star Citizena, będzie jedna cezura, jeden moment, w którym oni stwierdzą, że gra jest skończona. To będzie moment, w którym CIG ogłosi, że nie będzie tak zwanych wipe'ów. Co to jest wipe w tej grze? Wipe to jest sytuacja, w której tracisz cały swój progres. Tak? Czyli tracisz pieniądze, które zarobiłeś w grze, tracisz rzeczy, które kupiłeś za pieniądze z gry, czyli za kredyty, tracisz też rozwój swoich karier w tej grze. Takie wipe zdarzają się rzadko,
całościowe, ale się zdarzają. Zdumiewające jest to i mocą tej gry jest to, że mimo, że one się zdarzają, to nie zniechęca graczy. To jest niesamowite. To świadczy o jakości tej gry, tak? Aż podobno coraz mniej ograniczasz wipe. No ograniczają. Teraz ma wyjść nowy patch, znaczy wyszedł nowy patch, ten 3.19.1 i w zasadzie nic się nie straciło. Straciły się niektóre komponenty statków. To jest tyle. Ogólnie ktoś kupił za pieniądze z gry. A, ale to pod sam koniec chyba. Tam była instrukcja, co zrobić, żeby ich nie stracić. Anyway, dla graczy, którzy grają Star Citizena, jakby zakończenie gry będzie oznaczało koniec wipe'ów, czyli od tej pory nie tracisz progresu. I wtedy gra może się rozwijać dalej, byleby tego progresu nie stracić. Kiedy to będzie, nie wiem, my wild guess, educated guess, za 4 lata, 5 lat, trudno powiedzieć. To jest absolutnie tylko moja fantazja na ten temat. Różnie od modelu live service albo game as a service. Zadaj mi pytanie tak, żebym zrozumiał. No bo nie wiem, no są gry, które się też cały czas rozwijają, na przykład MMO się cały czas rozwijają i nie mówią, że są w becie. Jakby czym się różni nomenklatura? To jest alfa w tej chwili, czyli to jest gra, która ma dużo bugów. Na pewno, to z całą pewnością, tak? I kiedy wchodzą duże patche, tak jak ostatnio wszedł potężny patch, czyli 3.18, który wprowadził PES, czyli Persistent Entity Streaming, czyli taką mechanikę, dzięki której kładziesz ten słynny kubek z kawą na skalę na jednym z księżyców tej gry i ten kubek z kawą zostaje do końca gry, do końca istnienia tej gry, chyba że inny gracz przyleci tam swoim statkiem, ten kubek weźmie, albo go zeżre, albo go przeniesie w inne miejsce. Także żartuję, nie da się zeżreć kubka w tej grze. Więc to jest PES, Persistent Entity Streaming, czyli trwałość. Tak? Jeśli zestrzelisz jakiś statek, to on spada jako wrak na powierzchnię globu i ten wrak tam zostanie do końca trwania gry, to jest PES. Czyli podlatujesz tam, możesz tam sobie usiąść swoim statkiem, możesz wyjść, możesz zedrzeć z niego karoserię, możesz przenieść z niego broń i ten wrak taki odrapany, ze zdjętą bronią, ze zwyjętymi komponentami tam zostaje. I on, jego celem jest później obrośnięcie mchem, jakimiś tam pasożytami, innymi rzeczami. On tam po prostu ma zostać, czyli points of interest w tej grze mają powstawać dzięki graczom. Na przykład to będą wraki. Tak? Czyli będą się działy różne dziwne rzeczy w atmosferze globu, te wraki będą spadały i coraz więcej ich będzie tam i będzie można je tak scavengeować, tak? Czyli po prostu sobie je wyjmować, co tam cennego jest. Również piloci z tych wraków tam są. Można im zdejmować plecaki, zabierać im wyposażenie i tak dalej. Czyli points of interest powstają w ten sposób, dzięki PES. I ten patch spowodował masę bugów. Tak naprawdę przez parę dni gra praktycznie nie działała, nie dało się w nią grać, bo to był potężny, potężny patch. W tej chwili już jest dużo, dużo lepiej. Praktycznie już wyszła gra na prostą. Jak będziecie mi tak zadawać pytanie, to ja skończę. No. A czy to nie znaczy, że oni muszą testować? Może to, tak, to jest testowane, tak zwane PTU, czyli Public Test Universe. Ale tam mają za mało danych, za mało ewokacji, za mało dzielnych graczy wchodzi do PTU. W związku z tym muszą to wrzucić na live, żeby sprawdzić, jak to się zachowuje przy dużym obciążeniu. Nie ma rady. A później robią jeszcze free week, czyli taki tydzień, gdzie wszyscy za darmo mogą grać w tę grze, a później jeszcze dowalają event, żeby obciążyć serwery do końca. Prawda? Taka jest filozofia CIG-u, tak? Czyli dowalić serwerom ile się tylko wlezie i wtedy oni dopiero widzą, jak się zachowuje gra. Są bardzo odważni. Ja mówię czasami, że sobie strzelają bardzo chętnie w stopę, prawda? Bo jest free week, czyli okres, w którym ludzie powinni być zachęceni do grania w tę grę i wtedy mają tę grę w najgorszej możliwej postaci. Czyli zabugowaną, z wolno działającymi serwerami, przeciążonymi serwerami. No, tak robi CIG. Dobrze. Czego krytycy gry Star Citizen najprawdopodobniej nie wiedzą? Na przykład tego, że rozwój tej gry jest transparentny, czyli gracze mają wgląd w tak zwany roadmap, czyli postęp prac nad grą. I ten roadmap, tak zwany tracker view, to jest widok, który jest podłączony do Jiry. Jira to jest program, dzięki któremu, znaczy w którym pracuje się przy większości gier, kiedy się pracuje, są to te ludzie z game devu na sali? Nie, tylko w game devie, ogólnie w devie. To jest ogólnie w devie, czyli mamy podział na teamy i mamy wgląd bezpośrednio w to, co oni rzeczywiście
aktualnie robią w tej grze. To jest bardzo skomplikowany układ, to można rozwijać, można szukać, jest to rzeczywiście bardzo złożony widok tej roadmapy. Mamy też release view, czyli uproszczony widoczek z takimi obrazeczkami ładnymi, jak to komuś się nie chce grzebać w tym tracker view, to może sobie oglądać obrazki. Tak wygląda release view z rozwiniętymi wszystkimi patchami, w które ja dotychczas grałem. To jest 3.4, to jest chyba 3.19, jeśli się nie mylę. Ale to nie są tylko obrazki, bo większość teamów stacji Zizena mniej więcej raz na dwa tygodnie publikuje filmik podsumowujący ich własną pracę. Tak jest, zaraz o tym będę mówił. Oprócz tego mamy filmy właśnie cotygodniowe, czwartkowe, Inside Star Citizen. I w tych filmach trwających mniej więcej tam do 15 minut mamy informacje, co w tej chwili robią. Są bardzo dobrze zmontowane filmy. Jeśli ktoś się zajmuje marketingiem, to może się uczyć od nich, w jaki sposób robić takie filmy, w jaki sposób jakby zachęcać do gry, ale jednocześnie rzetelnie pokazywać, nad czym się pracuje. Oprócz tego, co piątki jest Star Citizen Live, czyli film, który jest na żywo, który trwa godzinę i to są rozmowy z devami z różnych obszarów programistycznych, grafiki, robiących modele statków, robiących mechaniki, robiących dźwięk, robiących muzykę, you name it. W każdym razie to jest co tydzień. Co tydzień możesz sobie siedzieć i oglądać, co w tej grze jest aktualnie robione. Oprócz tego są comiesięczne raporty, bardzo rozbudowane są ściany tekstu, gdzie jeśli ktoś jest zainteresowany, co miesiąc może przeczytać, co zrobiono w Squadron 42 i co zrobiono w Star Citizenie. Oprócz tego raz na rok jest list od prezesa, oczywiście, i raz na rok jest wydarzenie na żywo, CitizenCon. Tak? I w tym roku też będzie CitizenCon, tym razem w Los Angeles, nie w Manchesterze, jak było ostatnio. I tam na żywo spotykają się z publiką, z graczami, z backersami i opowiadają o tym, nad czym pracują. Czego jeszcze krytycy Star Citizena bardzo często nie rozumieją? Że wszystko było budowane od zera. Tak? Mówi się, tak jak w tym artykule jest powiedziane, gra jest stworzona od 11 lat i ciągle jej jeszcze nie zrobili. Ale na Boga, trzeba wiedzieć, że to nie było EA Games, gdzie był zespół składający się, nie wiem, z 400 osób, który dostał budżet, prezes przyszedł, powiedział tak, wasza grupa, 400 osób, robi grę Star Citizen, macie budżet 400 milionów, tak? I macie scope, czyli zakres gry taki i taki, czas start, zaczynacie pracować, tak? To nie tak było. Na początku było kilka osób w garażu, które powiedziało, daj pieniądze, prawda? Dajcie nam pieniądze, zrobimy wam fajną grę. Nie wiedzieli, jaki będzie zakres tej gry. Marzyli sobie, że to będzie taki Freelancer 2, tak? Nie przewidzieli tego, że dostaną tyle tych pieniędzy, ale nie od razu, nie dostali tych pieniędzy ze środy na czwartek, tylko dzisiaj, po 11 latach, tych pieniędzy jest 500 000 000, prawda? Ale nie było tak od samego początku. Dalej. Nie dość, że zakres gry był robiony tak w miarę postępu, w miarę przebywania tych pieniędzy, ten zakres gry po prostu się poszerzał. Tak? Również zespół rósł, bo mogli zatrudniać coraz więcej ludzi. Również silnik był przerabiany. Najpierw to był CryEngine, później Lumberyard i później StarEngine. Tak? On jest już potężnie zmodyfikowanym silnikiem CryEngine, dlatego że żaden inny silnik nie poradziłby sobie z taką grą jak Star Citizen. Za chwilę powiemy sobie, z czym by sobie nie poradził. Wraz z przerastaniem budżetu zakres gry po prostu się rozszerzał. W tej chwili CIG, czyli Cloud Imperium Games, firma Chrisa Robertsa, tak, zatrudnia ponad 800 osób w kilku lokacjach. Los Angeles, Austin w Teksasie, Manchester w UK i Frankfurt w Niemczech. Są cztery lokacje. Tak? Wszyscy ci, którzy znają Star Citizena, śledzili te filmiki, Inside Star Citizen i tak dalej, widzieli, jak te biura powstają, jak one są budowane. Myśmy widzieli po prostu, jak po kolei ci robotnicy tam pracowali, przypinali te płyty gipsowo-kartonowe i tak dalej. To na naszych oczach się działo, jak się przenosili, jak tworzyli większe miejsca pracy, po prostu się przestali mieścić po pandemii. Star Citizen sięga tam, gdzie inne gry nie sięgają. Period. Nie ma co do tego wątpliwości. Nie ma gry, która miałaby ambicje i odwagę sięgać tak daleko i robić takie rzeczy, jakie próbuje Star Citizen robić. Jak niedawno ogłosiłem na Facebooku, że ma powstać PES, czyli Persistent Entity Streaming, czyli to, co wam opowiadałem z tym kubkiem kawy, to wszyscy moi znajomi, którzy zajmują się devem, powiedzieli, to jest niemożliwe, Marcin, to się nie da zrobić. Okej, okay, hold my beer. Właśnie ja i moi przyjaciele ze Star Citizena byliśmy świadkami zaistnienia czegoś niemożliwego. To się stało. Persistent Entity Streaming stał się faktem. Istnieje. Chris Roberts co zrobił? Jak? Nie wiem jak.
To znaczy on i jego team, prawda? Jakoś to zrobili. Więc budują narzędzia do swoich wizji, bo nie ma tych narzędzi, nikt ich nie ma. Oni muszą zbudować te narzędzie, żeby te wizje zrealizować. Testują je, mają bugi i idą dalej, tak? A my im wszyscy, znaczy nie wszyscy, niektórzy się, to nie jest tak, że ludzie, którzy uwielbiają Star Citizena, to są wyznawcy, którzy go kochają niezależnie od wszystkiego. Jest mnóstwo krytyków, jest mnóstwo ludzi sfrustrowanych, jest mnóstwo ludzi, którzy wywalają swoje żale na spektrum, na forum tej gry i cisną po tych dewach strasznie, prawda? Że ci dewowie prawdopodobnie czasami w depresję tam popadają. Nie ma tak, że wszyscy jesteśmy zachwyceni. Jest mnóstwo ludzi sfrustrowanych, zdenerwowanych na tę grę, ale mimo wszystko wspieramy tę grę, bo po prostu ona jest wyjątkowa. Jakie są cechy tej gry, takie naprawdę wyjątkowe? Po pierwsze, bezszwowość. W Star Citizenie nie ma ekranów ładowania. Tak jak ostatnio bardzo wielu ludzi się zachwyca grą Starfield, prawda? Please, no to nie należy w ogóle zestawiać Starfielda ze Star Citizenem. W Star Citizenie możemy swoim statkiem, który jest na orbicie tak zwanym, po prostu w pobliżu globu, bezszwowo przelecieć przez atmosferę, patrzeć jak ten statek pięknie się pali w tej atmosferze i dolecieć w dowolne miejsce globu bez żadnego ekranu ładowania, wyjść ze statku, zejść na grunt i przyjrzeć się ziarnkom piasku na tym gruncie. Bez ekranów ładowania. Windy w tej grze. Można powiedzieć, że jest tam dużo wind w tej grze, więc to są pewnie ukryte ekrany ładowania. Nie. Windy są realnymi obiektami, które się przemieszczają w przestrzeni, w bazach kosmicznych, w portach kosmicznych, w różnych innych miejscach. Są realne obiekty, tam nie ma ekranów ładowania. W oknach baz, mieszkań widać prawdziwe planety, prawdziwe miasta, prawdziwe krajobrazy. Tak jak na przykład ostatnio się chwalił szef Bethesdy, że u nich też są realne planety, prawda? Widać, ale nie powiedział, że to jest inna instancja, a już jak jesteśmy w danej lokacji, to jest inna instancja, prawda? Tak naprawdę Starfield to jest zbiór płaskich lokacji rozrzuconych w cyfrowej przestrzeni i po prostu możemy się tam teleportować. Star Citizen tak nie jest. Tam każda planeta ma realną powierzchnię, do której to powierzchni możemy dolecieć w sposób całkowicie bezszwowy. Nie ma w ogóle ani jednego ekranu ładowania. Być może podczas długich przelotów między globami są ekrany ładowania, trudno powiedzieć, ale de facto statek się cały czas przemieszcza w przestrzeni. Jeśli zostanie wyrwany z tego skoku, to zostaje wyrwany w konkretnym miejscu tej przestrzeni. Więc tutaj ja się nie znam, być może tam coś się ładuje w tym czasie. No, dajesz. Po prostu to jest to, że w tym, jak jest ten Quantum Jump, to można powiedzieć, że to jest taki ala ładowania, no to nie jest taki, że po prostu on czyści ten cache i potem... I płynnie doczytują coś tam podczas tego Quantum Jumpu. A nawet Quantum możesz wyskoczyć w każdym momencie. No tak, i to jest natychmiastowo. Tak. Nawet testowałem, jak wpadanie w planetę. Specjalnie sobie nawet nie wlatywałem do New Babbage. Tak, no. Są statki, które latają szybciej, prawda, mogą przelecieć w krótkim czasie między planetami. Są statki, które latają wolniej, mają wolniejszy, bardziej oszczędny napęd. No więc, okej, okay. Anyway. Detal w każdym miejscu, tak? Tutaj mamy widok... To jest ze starego patcha w ogóle. Człowieka, który sobie stoi na takim podejściu, widzimy każde źdźbło, a jednocześnie możemy latać w kosmosie nad planetami. No i fizykalizacja. Wszystko jest w cholerę fizyczne. Czyli na przykład jeśli robimy firmę kurierską, tak? To jak to robimy? Dolatujemy na miejsce statkiem, wychodzimy z tego statku, czyli wstajemy z miejsca pilota, idziemy przez jeden pokład. Jeśli statek ma więcej pokładów, to jeszcze schodzimy windą, tam idziemy dalej, otwieramy właz, wychodzimy, idziemy do outpostu, przechodzimy przez śluzę, podchodzimy do paczkomatu, wciskamy guzik, w paczkomacie otwierają się drzwiczki, całe pudełko. Wyjmujemy je własnymi ręcami. I idziemy z tym pudełkiem, trzymając go w ręcach, przez śluzę, później do statku, później kładziemy to pudełko, później idziemy do fotela pilota, startujemy i lecimy gdzieś. Mógłby ktoś powiedzieć, że to jest przesada, prawda? Że to jest, wygląda wszystko jak w prawdziwym życiu, ale właśnie o to chodzi w Star Citizenie. Tam jest przesada ku tej realności aż do prawdziwego świata, prawda? Że kurier musi przenieść to pudełko. Oczywiście może też użyć multitoola, czyli przenieść go za pomocą takiego telekinetycznego urządzenia, ale najczęściej to robi rękami. Dlaczego? Nie wiem. Dobra, teraz pokażę wam szybko filmik, tak? Bo to nic nie zastąpi. Tylko, że ten filmik jest długi, to spróbujemy go odpalić. Tutaj mamy sytuację, kiedy ja leciałem statkiem typu Valkyria. Tutaj jest skok wykonany.
nad atmosferą planety Hearson. Mogłem to zrobić, o widzicie, to, tutaj jest pokazany ten statek, jak on wygląda w widoku zewnętrznym. Moim celem było dotarcie do pewnego bunkra. No i teraz tak, ja mógłbym wam pokazać, jak ja dolatuję do tego bunkra, to by trwało, nie wiem, z 5 minut, ale nie mamy czasu, więc będę troszeczkę skakał, dobrze? Widać coś tutaj? Widać. Dobrze, troszeczkę skaczemy do przodu. Jeszcze troszeczkę. Aha, te ekrany MFD, tak zwane Multifunction Displays, one są interaktywne w tym statku, czyli to nie są ozdóbki, te ekraniki, te, które tutaj widzimy. Możemy wchodzić w nie, w menu, możemy je przestawiać, możemy tutaj majdrować przy tych ekranach. One są po prostu interaktywne. I co, dolatujemy do bazy, tak? Znaczy baza, to jest tak zwany bunkier. Tam trzeba przeprowadzić misję FPS, tak? No, przeskoczymy. Tutaj jest widok zewnętrzny. Już jest po lądowaniu. To można pokazać, w jaki sposób działają warunki atmosferyczne. Widzicie, jest silny podmuch wiatru, przechyliło statkiem. No i wylądował. Tutaj są warunki atmosferyczne i tak dalej. Można czasami przy silnych podmuchach wiatru może nas przewrócić. Nas jako postać, bo w tej grze jesteśmy człowiekiem, nie jesteśmy statkiem, tak? Czyli widzicie w tej chwili, jak wygląda wstawanie z fotela, schodzenie po drabince, bo Walkiria ma dwa pokłady, na górny się wchodzi po drabince. Tutaj wewnątrz statku akurat ja sobie postawiłem pojazd kołowy, Cyclon. Nie można po prostu wyjechać ze statku i jeździć dalej statkiem kołowym. Widzicie, wychodzę z wnętrza, zamykam właz, to jest bardzo ważne, właz się zamyka. Dlaczego? Bo ktoś może ukraść statek po prostu, nie zostawia się otwartego włazu. I już w tym momencie moja postać biegnie do tego bunkra, to jest widok FPS. Ja tutaj miałem strasznie śmieszny pancerzyk różowy, mój ulubiony, wyglądający jak kotek. To moi koledzy się strasznie śmieją ze mnie, że ja takie noszę rzeczy, bo oni są strasznie wojskowi tacy. I tutaj jest już, przechodzimy do misji FPS. Ja tutaj zatrzymam, dobrze? I te misje FPS sobie obejrzymy za chwilę. W którym ja slajdzie byłem, czy to wróci do tego? Dobrze. Ok, oczywiście, tak jak mówiłem, mógłbym tam polecieć na piechotę, ale to by długo trwało, więc lepiej zrobić skoki i nie widzieć tego spektakularnego widoku, jak statki płoną w atmosferze. Krytyka Star Citizena opiera się też na tym, że Chris Roberts obiecał 100 systemów wjezdnych. Tak? Teraz jest pytanie, gdzie jest ta setka systemów, jak jest jeden. Mamy Star Citizen jeden system, tak? Stanton, a cała reszta... Podobno jest już prawie gotowy system Pyro, podobno jest gotowy system Nyx, ale nikt ich nie widział. Znaczy, widzieliśmy ten Pyro na wielu filmikach, ale nikt tam nie doleciał, co jest niemożliwe. Czekamy na patch, który będzie za rok pewnie, który będzie zawierał mechanikę, która się nazywa server meshing, czyli łączenie serwerów. Dopiero wtedy będzie możliwe latanie między systemami. No to jest potężna będzie zmiana w tej grze. No, trzeba poczekać. Więc dlaczego nie ma tej setki systemów? Dlatego, że pierwotnie zakładano, że planety będą troszeczkę takie jak właśnie w Starfieldzie, tak? Że to będą takie kulki, gdzie będzie animacja lądowania w konkretnych lokacjach, gdzie będzie można po prostu wylądować w dowolnym miejscu, tak? Czyli miał być loading screen po prostu podczas lądowania. W trakcie prac nad grą opracowano tak złożony system produkcji globów, że stwierdzono, że fajnie by było, gdyby gracze mogli wylądować w dowolnym miejscu, gdyby mogli eksplorować te globy, latać nad ich powierzchniami, znowu coś, czego nie będzie w Starfieldzie. W Starfieldzie lądujesz, wychodzisz na piechotę ze statku, tak? A tutaj możesz latać nad globami godzinami. Tak naprawdę one są tak gigantyczne, że nie wyobrażam sobie w ogóle oblecenia nawet najmniejszego globu statkiem, czyli szybkim pojazdem w atmosferze, tak żeby dotrzeć do punktu, do tego samego punktu. Nie wiem, ile by to trwało. W trakcie pracy nad grą zmieniono koncepcję, tak? Możemy lądować w dowolnych miejscach, tak? To już powiedziałem. Możemy jeździć pojazdami kołowymi, tak? To zajmuje w ogóle przemieszczanie się tam, przejechanie 30 km, to jest od cholery jazdy.
pojazdami anty-G, tak? Najmniejszy księżyc jest większy od każdej gry, to jest moje zdanie, tak? Nie mierzyłem osobiście, ale takie mam zdanie, że nawet Dimorph, stosunkowo nieduży księżyc, jest chyba większy od dowolnej gry, no. To ja tu mogę powiedzieć, że właśnie już dosyć dawno była informacja na jednej z prezentacji, że może pomijmy tutaj kwestię tego, jak rzeczywisty jest obiekt w wirtualnej przestrzeni, tak. Ale rzeczywiście każda planeta ma rozmiar taki, jaki by miała w rzeczywistości, więc jeżeli widzimy jakąś planetę, to ona z punktu widzenia takiej postaci w grze ma rzeczywiście kilka tysięcy kilometrów średnicy. Znaczy one są robione, nie, to jest sprostuję, one są robione w skali, one są troszkę mniejsze od rzeczywistych globów. Tak, ale wciąż to są cholernie wielkie tak, bardzo. Bardzo, bardzo dużo i bardzo zróżnicowane. To nie jest tak, że jak mamy glob, nie wiem, taki jak Microtech, który jest planetą lodową, generalnie zimną, to mamy tam tylko ośnieżone góry i to jest wszystko. Tam są strefy klimatyczne, czyli są cieplejsze miejsca, są chłodniejsze miejsca, są miejsca, które wyglądają niemal wiosennie, w zależności od temperatury, w zależności od wilgotności. Te biomy się zmieniają na tych globach. Dobra, powstają rzeki, tak, jest coraz więcej osad, poprawiane są bunkry, w planach są drogi. CIG stara się pogłębić gameplay w tych miejscach. To nie jest tak jak mój kolega mi powiedział, że Elite to jest ocean o głębokości kałuży, a Star Citizen to jest kałuża w głębokości oceanu. Po prostu starają się zagęścić jak najbardziej gameplay na tych globach, żeby tam było coś do roboty, prawda? Czyli będzie tych points of interest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Co jest na globach? No więc są oczywiście outposts, czyli takie placówki badawcze, kopalnie, inne. Tutaj mamy potężny statek 890 Jump, taki luksusowy jacht w tle. Widzimy, jaki jest wielki, prawda? Są też underground facilities, czyli takie, no, można powiedzieć, bunkry. Są jaskinie, tutaj jest fotka z jaskini, tak? Są rzeki, tak? Są oczywiście góry, są lasy, są zjawiska pogodowe. Tutaj na przykład widzimy postać tak dziwnie wygiętą. Dlaczego? Bo wiatr w nią wieje od prawej strony. Jeśli postać ma zdjęty hełm i może oddychać i wiatr jej wieje twarz, to się zasłania w sposób naturalny. Jeśli jesteśmy na planecie, gdzie jest duża wilgotność i jest zimno, to nasze pancerze pokrywają się taką patyną. Co jest na globach, jeśli chodzi o planety, bo to opisałem księżyce, tak? Teraz planety, czyli te globy, które mają nadające się do oddychania atmosferę. No oczywiście stolice, to są potężne, potężne lokacje, w których mogłaby się rozgrywać nie jedna gra. Tutaj mamy Lorville, czyli stolicę planety Hurston. Dopiero co w tym patchu była powiększona ta stolica. Mamy cztery stolice, gdzie naprawdę działają metra. Pamiętacie, jak się chwaliło Cyberpunk, że tam będzie działało metro, więc CIG, to znaczy w Star Citizenie, to nie ma nic nadzwyczajnego, że działają. Tam w każdym z tych miast jest inny środek lokomocji. W jednym jest metro, w drugim znaczy taki pociąg, w drugim są latające promy, w trzecim są latające tramwaje, w czwartym są, już nie pamiętam co, to wszystko działa. Tam jak gracz jest, jak gracz tam siedzi, to widzisz go, że siedzi, możesz lecieć statkiem wzdłuż tego promu czy tego metra i go obserwować, on widzi ciebie, tak, w czasie rzeczywistym. To nie jest żaden ekran ładowania. Tak? Mamy sklepy ze statkami, komponentami do statków, ubraniami, szpitale, które działają, tam są specyficzne funkcje w tych szpitalach, centra rozrywkowe, dyskoteki, możemy tańczyć, jak mamy ochotę, możemy się upić też, są alkohole, barmani robią różnego typu drinki. Słucham? Nawet na śmierć. Nawet na śmierć, tak. Restauracje, bary, stoiska z fast foodami, te różnego typu pokarmy mają różnego typu efekt na nas, lokacje, gdzie możemy spotkać zleceniodawców i tak dalej. No rzeczywiście, no tak to wygląda, te fotki nie oddają tego wszystkiego, co ja tutaj próbuję wam opowiedzieć. Co jest na stacjach kosmicznych? No stacje kosmiczne oczywiście pełnią też fajną funkcję, tam są sklepy, restauracje, szpitale, apteki, cargo centers, bary, rafinerie, gdzie możemy oczyszczać rzeczy, które tam przywozimy statkami kopalnianymi. Przypominam, wszędzie się chodzi na piechotę. To nie jest tak, że lądujemy tak jak w Elite Dangerous i mamy okno dialogowe, gdzie mówimy, co robimy. Nie, nie. Musimy wyjść ze statku, musimy przejść do windy, musimy pojechać tą windą do miejsca, gdzie się przywozi statki. Najlepiej ten statek schować, czyli powiedzieć, żeby obsługa się zajęła tym statkiem. Trzeba na piechotę pójść do innej windy wewnętrznej w tej stacji. Trzeba pojechać do rafinerii. Tam w tej rafinerii zlecić tego, cośmy przywieźli, a później na piechotkę z powrotem wrócić. Wszędzie się idzie na piechotę. Nie ma tak, że jest jakieś... Co, mam 5 minut już tylko? Człowieku, no to w ogóle...
o czym my mówimy. To w ogóle... Jak się wsiądzie do niewłaściwego pociągu i człowiek się nagle zgubił w mieście. Tak. Pamiętajmy, w Star Citizenie nie mamy minimap. Tam mamy wyłącznie znaki fizyczne. Tak musimy patrzeć na te znaki, żeby orientować się dokąd iść, gdzie co jest, tak? Dajesz. No pan ciągle mówi, że ciągle idziemy na tą piechotę. To nie ma tam, nie wiem, jakichś małych pojazdów. Są. Możesz jeździć pojazdami naziemnymi, możesz jeździć pojazdami antygrawitacyjnymi. Mówię o takie małe, nie wiem, poruszam się między miastami, tylko właśnie... W miastach tylko na piechotę. Na razie... To trochę słabo. Ale miasta nie są aż tak... Możesz biegać. Tak. Nietypowe miejsca to jest Grim Hex, czyli stacja kosmiczna, która przyjmuje nas nawet jak jesteśmy przestępcami. Stacja Kareach, czyli stacja z komputerem policyjnym, w którym możemy sobie nareperować nasz crime stat, czyli jeśli jesteśmy przestępcą, możemy zaryzykować, tam włamać się do komputera, zabić kilku policjantów i wyczyścić sobie kartotekę. Złomowiska, czyli takie miejsce jak to, gdzie możemy kupować narkotyki, sprzedawać narkotyki, dosyć niebezpieczne miejsca. Stacja Kowalek, czyli zniszczona stacja pocztowa, można powiedzieć. Czy mówiłem o statkach? No statki są obłędne, nic dziwnego, że gracze je chcą kupować, bo one mają swoje wnętrza, one mają swoje funkcje, one są różnorodne. Jest ich w tej chwili ze wszystkimi też konceptami ponad 200, a jeśli chodzi o statki, które są w użyciu, to nie wiem, około 150, 130 prawdopodobnie. No tak, no... W okazji statków można powiedzieć, że już jest podział na jakby... firmy konstruujące, więc każdy tak. Jakieś tam serie statków. Każda firma, tak. Mają wspólne cechy, jeśli chodzi o projekt, tak. Po drodze obecnie najnowsze statki tego nie mają, ale trochę starsze statki mają dosłownie nagrania reklam, jakby wyglądała reklama statku. Tak, tych reklam jest mnóstwo, to są świetnie zrobione reklamy. Ciągle to jest robione, ja uwielbiam oglądać te reklamy. I statki mają swoje komponenty, na przykład tutaj mamy otwartą klapę statku Gladius. Tutaj widzimy, to jest chyba Quantum Drive, czyli napęd kwantowy. Te napędy się różnią wyglądem. Możemy kupić inny i będziemy mieli inny Quantum Drive w tym miejscu. Tak? Możemy oglądać, jak wyglądają nasze generatory tarcz, jak wyglądają nasze chłodnice i tak dalej. To wszystko jest interaktywne. To możemy wyjąć w tej chwili za pomocą multitoola i wymienić. Na przykład zastrzeliliśmy statek, gdzie jest lepszy Quantum Drive. Tak? Wtedy otwieramy w nim klapę, wyjmujemy ten Quantum Drive, który tam był, wyjmujemy ten, który mamy w statku i wymieniamy po prostu je. Tak? To wszystko jest fizyczne, tak? I tutaj jest guziczek, który musimy wdusić, żeby otworzyć te klapy. Jakie wolne zawody możemy uprawiać w tej grze? Nie tylko są misje, tak? Ale są też wolne zawody. No, zawód górnika na przykład, czyli górniczenie na powierzchni globów za pomocą statków górniczych. To jest czteroosobowy statek, jest pilot i trzech operatorów, graczy, którzy siedzą tutaj przy tych laserach górniczych. Możemy bawić się w pojeździe kołowym górniczym, możemy bawić się na piechotę w górnika. Możemy używać tak zwanych gadżetów górniczych, czyli coś, co przyklejamy do skałki i patrzymy, w jaki sposób możemy zmniejszyć ich, na przykład oporność tych gadżetów jest wielu rodzajów. Możemy się bawić jako złomiarz, czyli salvager. To weszło w patchu 3.18. To właśnie o tym mówię. Tego dopiero co nie było. W tej chwili już jest mnóstwo graczy, którzy się specjalizują w salvage, czyli mamy wrak, podlatujemy do niego innym statkiem właśnie, ten statek Reclaimer też się zajmuje salvage'em, tylko jest wrakiem w tym momencie, statkiem typu Vulture na przykład i ściągamy z niego karoserię, mówiąc krótko. Tutaj mamy dwa statki typu Vulture, które ściągają karoserię z Reclaimera. Bardzo spokojna, uspokajająca praca taka. I później sprzedajemy ten urobek, który jest bardzo dużo wart. Możemy handlować, tak? Czyli kupujemy drożej, znaczy kupujemy taniej, sprzedajemy drożej. Tutaj jest widoczny cargo właśnie na pokładzie Herkulesa, dolatujemy sobie, sprzedajemy na miejscu. Znowu, żeby sprzedać, musimy pójść do specjalnego miejsca, które się nazywa TDD i tam dopiero dojść do specjalnego terminala i tam wklikać, z którego statku chcemy coś sprzedać. Wolne zawody dalej, no możemy być lekarzem, ratownikiem, to jest scena, w której ja straciłem przytomność, moja postać i inny gracz wziął mnie za fraki do swojego statku, odleciał jakiś tam obszar od stacji kosmicznej, tam był Armistice Zone, czyli strefa zdemilitaryzowana i dopiero mnie uleczył, prawda? Możemy być
To jest łóżko medyczne, tak? Możemy być eksplorerem, piratem, wandalem, przewodnikiem, no, różne rzeczy robić. Oczywiście możemy być łowcą nagród, to są misje już specjalne na to. Bounty Hunter, możemy polować na NPC-ów, możemy polować też na innych graczy, którzy mają crime stat. To są oczywiście najbardziej ekscytujące misje. Tutaj mamy statek typu Hammerhead, w którym mamy pilota i najmniej czterech innych graczy w czterech wieżyczkach. Widzicie, wszyscy tutaj otwierają ogień. Czyli ci gracze fizycznie są jakby w tych wieżyczkach i, no, i mają zabawę. Czyli walki w kosmosie, walki w atmosferze planet, walki FPS na przestrzeniach otwartych, walki FPS w pomieszczeniach. Misje najemnicze, głównie misje FPS, odbijanie obszarów górniczych, naprawianie uszkodzonych satelitów komunikacyjnych i tak dalej. Miałem wam pokazać walkę FPS, ale wam nie pokażę, przecież mam 10 minut, to ja wam pokażę. Co można robić dalej? Można być kurierem, tak jak wam opisałem, czyli są misje podstawowe, o, widzicie, to jest postać właśnie z taką skrzyneczką, są też, to jest paczkomat. Są też misje niebezpieczne, czyli musimy podjąć paczkę z obszarów zamieszkałych przez złoli. Tak? Tutaj jest akurat kadr, w którym siedzę w takim bardzo małym myśliwcu Mirai Fury i strzelam do złoli, tutaj słabo ich widać, z broni pokładowej, bo się boję po prostu tam zejść w trybie FPS i się mieszać między nimi, bo jest tam po prostu niebezpiecznie. Jest też, możemy być śledczymi, możemy przeszukiwać wraki. Tutaj jest taki kadr z sytuacji, kiedy się przeszukuje wrak, gdzie one są zaminowane. Bardzo często są miny laserowe, trzeba je unieszkodliwić. Poszukiwania w jaskiniach są też, no, jaskinie są olbrzymie w tej grze. Są jaskinie piaskowe i skalisy, nareszcie są dwa archetypy tych jaskiń. Można być pilotem wyścigowym. Jest 7 torów wyścigowych, bardzo fajna zabawa, zyskały jakby zastosowanie w tej chwili statki wyścigowe, są małe, bardzo zwrotne maszyny. Tutaj jest akurat tor wyścigowy na planecie ArcCorp w obszarze Area 18. Możemy taką wyścigóweczkę sobie przewozić większym statkiem po prostu. To akurat statek Razor jest na pokładzie statku Hercules i możemy sobie tam latać. To jest inny tor wyścigowy w obrębie stolicy Lorville. Możemy być naukowcem, na razie słabiutko rozwinięta jakby kariera, głównie rozstawianie satelitów takich komunikacyjnych, nic więcej. Możemy być po prostu tak zwanym obywatelem, citizenem, czyli brać udział w eventach. Eventów jest dosyć sporo, tutaj mamy sytuację, kiedy na pokładzie promu w mieście w chmurach w Orison gracze lecą właśnie na taki event, który się nazywał Ride on Orison, czyli bardzo długa, trwająca 3 godziny najmniej, taka potężna, rozbudowana misja FPS w takich platformach wiszących w chmurach. Jakie są jeszcze eventy? No, są eventy typu Jump Town. Jump Town to jest takie miejsce, które produkuje narkotyki. Tam są walki klanowe, można powiedzieć walki organizacji, czyli chodzi o to, żeby utrzymać kontrolę nad tym obszarem. To są duże zyski, trzeba te paczuszki, które tam produkuje ta stacja, załadować na swój statek, swojej organizacji, polecieć tym statkiem, sprzedać te narkotyki, oddać albo w prawowite ręce, albo sprzedać piratom. Są z tego duże zyski, ale są tam walki. Są walki FPS, są walki myśliwców nad tym obszarem. Są niektórzy zrzucają bombę z Herkulesa A2, jest po wszystkim, prawda? Znaczy nie, jeśli ktoś jest z budynku, to jest bezpieczne. Jest Xeno Threat, to są duże walki dużych statków, capital ships typu Javelin, typu Idris, rozwałka na całego w kosmosie. Jest Nine Tails, czyli blokada pewnej stacji kosmicznej, gdzie są też walki w kosmosie. Jest Ride on Orison, już o tym mówiłem. Tutaj tak wygląda Ride on Orison. Niestety nie mam dużo fotek z walk, bo jak się walczy, to się nie robi fotek. Prawda? Nie sposób to jakby pokazać tego. No tutaj mamy taki dziwny event, niedawno były wybory prezydenta w tej rzeczywistości, więc były porozwieszane plakaty wyborcze. W tej chwili te plakaty ciągle wiszą, ale ponieważ to już jest któryś tam, patrzą, są odrapane, zniszczone, ale ciągle je można zobaczyć. Dalej, co można robić? No oczywiście można być przestępcą. Bardzo wielu graczom się to podoba, prawda? Czyli są wtedy misje tylko dla wtajemniczonych. Jeśli już mamy jakiś crime sat, jesteśmy już przestępcą, to w pewnym momencie dostajemy bardzo ciekawe, bardzo fajne, bardzo niebezpieczne misje tylko dla wybrańców, tak? Czyli na przykład odbicie ludzi ze statku więziennego. Są trudne misje. Tak naprawdę to nie jest odbicie, to jest jakby wskazanie odpowiednich cryopodów, takich, gdzie są zamrożeni ci przestępcy, odmrożenie odpowiednich. To trzeba robić w parę osób, bo inaczej to się nie da tego zrobić. Bardzo ekscytujące misje. No, jest tak, jak mówiłem, system prawny, tak? Czyli są więzienia. Jak zrobisz coś złego, masz duży crime stat i zostaniesz zatrzymany przez służby porządkowe, trafiasz do więzienia.
W tym więzieniu możesz zajmować się górnictwem, możesz okradać innych graczy, możesz okradać NPC-ów z tego, co urobili, bo wtedy jakby szybciej z niego wyjdziesz. Możesz też realizować misję, żeby... możesz też uciec z tego więzienia. To jest trudne, ale niemożliwe. Bardzo wielu graczy już to robi jakby na pamięć te ucieczki, tylko żeby uciec z tego więzienia, to musisz mieć kolegę, który cię podejmie, czyli który wyląduje w obszarze, który jest bardzo groźnym, narazi się na ostrzał zwierzyczek tego więzienia, ty podbiegasz do tego statku, on cię podejmuje i odlatujecie sobie albo do Grimhex, albo do Karea, w zależności od tego, jak jesteś odważny, prawda? To jest widok z wnętrza tego więzienia, taka misja usprawnienia aparatu tlenowego. Miałem wam pokazać, jak się jeździ pojazdami naziemnymi. No nie pokażę wam, tak? Mam 5 minut. Jakie są potrzeby postaci? Bo w tej grze postać ma swoje potrzeby, tak? Pragnienie i głód. Mój kumpel, który zaczął grać w tę grę, po raz pierwszy, pierwsza jego śmierć to była śmierć z odwodnienia. W kokpicie statku. Po prostu nie wiedział, chyba nie wiedział o tym, że w tej grze trzeba od czasu do czasu pić, bo inaczej postać umiera. Jest też... Co chodzi w ogóle? Trzeba kupować non stop chyba z 10 hot dogów i mieć w plecaczku... Trzeba mieć w plecaku coś do picia, trzeba mieć w plecaku coś do jedzenia, tak. Tak. Jest cały czas informacja o tym, że... Tak, tak. Jest informacja o tym, że spada ci... Zawsze jeść albo pić, to ty jesteś już... Nie. To widać od dawna. Przy czym nie możesz jeść ani pić w miejscu, gdzie nie ma atmosfery, prawda? Bo wtedy się udusisz, więc musisz znaleźć albo we wnętrzu statku możesz to robić. A nie masz tego, nie wiesz o tym, że to że trzeba mieć? No to wtedy umrzesz i jest śmiesznie. Jest wrażliwość na wychłodzenie i na przegrzanie. Moja postać raz wzięła i zamarzła. Dlaczego? Dlatego, że brałem udział w evencie Jump Town. Chciałem być sprytny. Wziąłem statek. Do tego statku wziąłem pojazd naziemny, który ma o wiele mniejszą sygnaturę. Wyjechałem tym statkiem gdzieś na 20 km przed Jump Town, żeby mnie nikt nie zobaczył, nie wykrał radarem i jadę sobie tym pojazdem, tylko zapomniałem, że on jest odkryty. Tak, że nie ma klimatyzacji, tak? Moja postać ciągle marzła, a nie miała odpowiedniego pancerza, nie miała pancerza na zimno. I tak mi marzło. Jak wyszedłem, to mi po prostu cała postać już mi się trzęsła, już bo o celowaniu nie było mowy. Zanim doszedłem tam do tego Jump Town, to tak, jedna ręka mi się odmroziła, druga ręka mi się odmroziła, obie nogi i było po wszystkim. Można też umrzeć z przegrzania, jeśli są specjalne stroje. Tutaj na przykład mamy postać, nie mamy postaci, myślałem, że mamy, ale nie, bo są specjalne pancerze na zimno i na gorąco. W przyszłości będą potrzeby fizjologiczne prawdopodobnie, są kible, wszędzie są kible, więc prawdopodobnie będą to potrzeby fizjologiczne. Tutaj mamy postać na kibelku. Być może będziemy musieli się myć, bo inaczej będziemy śmierdzieli, prawda? No ja jak zacząłem grać, nie było tych potrzeb głodu i pragnienia, one się pojawiły za mojego życia. W trakcie 4,5 roku kiedy ja grałem, dodano tyle rzeczy. Ja wam nawet nie będę tego na głos czytał, tylko wam to przelecę. Tyle rzeczy. O, tyle dodano rzeczy, tak? O, popatrzcie, ile dodano. Tyle dodano. Tyle. O, to jest na przykład tankowanie w powietrzu albo w próżni. Strasznie fajna funkcja, której nikt nie używa, bo w Stanton rzadko się kończy paliwo, ale na przykład w takim systemie jak Pyro, to prawdopodobnie ci fuel rats, którzy używają tych statków typu Starfire, będą mieli niezły zarobek. Misje więzienne, PS, nowe lore, tak. Bugi. Bugi są w tej grze, tak. To nie ma tak, że ich nie ma. Oczywiście z reguły są na samym początku patcha, jest ich dużo i ludzie klną, prawda, i jest 30K, czyli ten słynny błąd rozłączenia z serwerem, wtedy po prostu idzie się, wszystko się i... bo lecisz statkiem handlowym, na którym masz towaru za 100 milionów, znaczy za milion, tak? To jest dużo. Możesz zyskać ze 200, 300 tysięcy, czasami masz 30K i po prostu wszystko bierze w diabeł. To nie jest przyjemne, ten błąd 30K. Niektóre bugi są stare, niektóre bugi są zupełnie nowe. No tak jest, ja nie będę oszukiwał, są. Na początku patcha więcej, na końcu patcha mniej. Jest najbardziej stabilne, tak gdzieś, no znaczy... Na początku nie warto handlować, tak? bo można dużo stracić. Najważniejszy bug według mnie to jest ten, który się pojawia czasami, kiedy się człowiek dopiero co zaloguje do gry, więc się pojawiamy w łóżeczku, trzeba wstać i postać zamiast wstać obok łóżka, wstaje w tym łóżku i w tym momencie jedyne co trzeba zrobić to wyjść z gry i wyjść. A, rubber banding jest, ale to jest jeszcze nic. Jak ja zaczynałem grać, to czasami w apartamencie, gdzie się budziła postać, nie było tlenu.
Raz mi się zdarzyło wyjść z tej gry bez hełmu na głowie, bo to na początku było tyle bugów, że tego tlenu brakowało w różnych miejscach, że gracze grali zawsze w hełmach, nawet w miejscach, gdzie teoretycznie jest atmosfera. Więc raz właśnie zobaczyłem, że cholera, dusi mi się postać, nie mogę wyjść. Co próbuję zdążyć do drzwi, bo już na korytarzu jest tlen, to mi postać umierała. I w pewnym momencie wpadłem na pomysł, żeby w trakcie biegania do tych drzwi jeszcze użyć tego lekarstwa, tak, tego medpenu i wtedy dobiegłem. No to jest dopiero bug, proszę. Tak. Robiłem w drugą stronę mój błąd. To nie był bug, to był mój błąd po prostu. Mm-hmm. Grałem moją postać już zaraz jak ktoś się zalogowałem i udusiłem się zanim dobiegłem do windy. Tak jest. Dobrze, słuchajcie, ja tak jak mówię, 40 minut, 5 minut to jest stanowczo za mało, żeby opowiedzieć o tej grze. Ja wiem, że macie pytania, ale nie mogę odpowiedzieć, bo grzdat już przy mnie stoi. Tutaj jest, o, widzicie, możecie się nawet zabawić w Mandalorianina, który ten pingwinek jest w grze, możecie go tak posadzić, on będzie z wami latał, prawda? Dobrze, aha, jak lubicie fajne książki, to te może... Dziękuję za uwagę.